odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. W okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja, ale ponieważ jeszcze nie ma odpowiedzi, zresztą zgodnie jest też czas terminem, tak więc interpelacja i odpowiedź będzie na następnej sesji. Punkt 18. Interpelacje, zapytania radnych do burmistrza miasta. A jest, ja mam pytanie, zanim tutaj Państwo się na listę wpiszą, jedno pytanie. Na jakim etapie jest opracowywany plan zagospodarowania wybrzeża Niegocina? Krótko, jedno. Dziękuję. Pan radny Biurkowski. Pani burmistrz, w imieniu mieszkańców ulicy Gdańskiej zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej na parkingu naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ jest tam znak ustanawiający miejsca wyznaczone do parkowania, jak również zostało zrobione przejście dla pieszych. Nagminnie codziennie, i to kilkanaście samochodów dziennie, parkuje tam na przejściu dla pieszych, jak również ustawia samochody w miejscu, które jest objęte zakazem. Ze strony mieszkańców do mnie osobiście płyną bardzo duże rozżalenia i tutaj uważam, że warto byłoby nawet na tydzień czasu postawić stały patrol, żeby przez tydzień czasu przyzwyczaił kierowców, że za łamanie przepisów otrzymuje się tam mandat i wtedy drogą pantoflową szybko rozejdzie się wśród właścicieli pojazdów samochodowych, że nie wolno parkować. W tej chwili to przejście dla pieszych nie jest dokładnie oczyszczone, stąd też właściciele samochodów w sposób perfidny nas zwracają im uwagę, odpowiadają, przecież tu nie ma przejścia, bo nie widać, nie zwracając zupełnie uwagi na znaki, a znakiem drogowym jest oznaczone to przejście. Jest to zachowanie bardzo niewłaściwe i powodujące duże zagrożenie. Osobiście jeden z mieszkańców nieruchomości położonej przy ulicy Gdańskiej, wyjeżdżając z bocznej uliczki i mając zastawioną widoczność niewłaściwie zaparkowanym samochodem, został uderzony przez samochód jadący po ulicy Gdańskiej. I nie dość, że poniósł szkodę, to jeszcze został karany mandatem za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. A właściciel samochodu parkującego niewłaściwie, zasłaniającego całkowicie widoczność, no, zanim przybyła policja, szybko się oddalił. Więc prośba taka bardzo ogromna i nie ukrywam, że ja będę osobiście tego pilnował, bo mieszkam naprzeciwko, a każdy źle zaparkowany samochód, który widzę, natychmiast interweniuję i proszę, żeby został przestawiony. Tym bardziej, że mamy wybudowany niedaleko, 150 metrów dalej w kierunku dworca, bardzo ogromny parking, utrzymywany we właściwym stanie przez cały okres zimowy, przez służby miejskie, jest ociężany, jakoś nikomu się nie chce tam zaparkować. Także bardzo proszę o to, żeby Straż Miejska zajęła się solidnie tą sprawą. Dziękuję bardzo. Pan radny Błoszko. Od dłuższego czasu jest nieczynna stacja CPN przy szpitalu, Straż Pożarna. I bardzo dobrze. Mam pytanie, czy w trosce o bezpieczeństwo miasta, bo to cykająca bomba, nie mówię już o tych oparach, które są dla chorych niezbyt wskazane, czy miasto nie czyni jakichś starań, ażeby wykorzystać ten moment i niech oni nie inwestują, tylko zlokalizują sobie inny teren, a miasto im, załóżmy, udzieli na obrzeżach miasta innego terenu, chociażby na prawo od Suwalskiej zamyjnią samochodów. Dziękuję. Pan radny Trojnis. Ja mam takie krótkie pytanie. Chodzi o to, mieszkańcy zgłaszali problem nieświecącej lampy na ulicy Kęczyńskiego. Chciałem zapytać się, jak długo jeszcze będzie trwała wymiana nieświecącej żarówki w lampie naprzeciwko Dominika, tam dokładnie, gdzie jest miejsce dla niepełnosprawnych do parkowania. Ta lampa, no zgłoszone to było tydzień temu, do tej pory nie ma żadnej reakcji. Jak długo jeszcze będzie trwała ta lampa?
Pani radna Żarno-Waślewska. Mogę mieć dwa pytania, gdyż mamy zaplanowane wydatki inwestycyjne, prawda, nie na ten rok budżetowy, ale jakieś pieniądze tutaj są, Kinofala. Na jakim etapie jesteśmy, czy dalej jesteśmy na tej liście rezerwowej? Jeżeli nie, to czy mamy jakiś inny plan dotyczący tego? A drugie pytanie, to głównie do pana burmistrza. Czy na windzie w nakładce nadal jest tabliczka, która informuje o tym, że winda jest do użytku tylko dla osób niepełnosprawnych? Nie ma tabliczki, jest napisane farbą. Tak jest. Farbą. I czy to, czy to nadal obowiązuje, czy to będzie obowiązywało i czy nic się nie da zmienić? Zrobić. Ale pamiętam, przepraszam, kiedy żeśmy zatwierdzali pieniądze na ten projekt, to bardzo wyraźnie było mówione, że jest to także winda dla osób starszych i dla matek z dziećmi, i dla osób mających problemy z poruszaniem się, a nie tylko niepełnosprawne. Tak. Pełnosprawne, że tak powiem, mogą korzystać z tej windy. Umiejętnie oznaczkę czy bez znaczki. Dziękuję. Pan radny Boć. Mieszkańcy ulicy Łąkowej zwrócili się po raz kolejny do mnie z prośbą o to, żeby zainterweniować w sprawie naprawy części gruntowej ulicy Łąkowej należącej do zarządu miasta, bo nie cała ulica należy do zarządu miasta. I zwrócili się do mnie z pytaniem, czy nie wyasygnowałaby pani burmistrz pieniędzy na, nie mówię przebudowę gruntową tejże drogi, bo to jest krótki odcinek, ale przynajmniej nawiezienia tam jakiegoś grubszej warstwy żwiru, tak żeby po prostu ci ludzie tam nie tonęli w błocie, bo faktycznie raz, że toną w błocie, szczególnie teraz i w okresie jesiennym, a dwa, wyjazd z tego odcinka należącego do zarządu miasta, z tego gruntowego odcinka na właściwą, powiedzmy utwardzoną ulicę Łąkową, to jest tak stromy, tak koszmarny, że przydałoby się tam ten grunt jakoś wyregulować w taki sposób, żeby uniknąć takiego stromego podjazdu i to podjazdu po błocie, no, po prostu. Szczególnie w kontekście tego, co tu podpowiada mi Wojtek, że no, celujemy 60 tysięcy na parkingi, a może znalazłoby się parę chociaż groszy, żeby tym ludziom po prostu, nie mówię o chodniku, tylko po prostu zrobić jakoś w sposób cywilizowany, żeby mogli się tam poruszać, wyjeżdżać. Dziękuję. Pan Rafani Radna Popiel. Pani burmistrz, może znalazłoby się parę złotych. Pani burmistrz, może znalazłoby się parę złotych na mały remont ulicy Moniuszki. Chodzi mi o chodnik od strony bloków, od Alei Wojska do Zakrętu, bo tam jest tragedia. Ludzie idący do kościoła łamią nogi. Po prostu to jest ten kawałek chodnika do Zakrętu, do cmentarza niemieckiego. Tutaj ten kawałek. Po stronie do twierdzy jest chodnik wyremontowany, a tu jest ten kawałek, gdzie naprawdę ludzie boją się tędy w ogóle chodzić. I drugie pytanie. Ja wiem, że gaszenie i zapalanie światła jest programowane w mieście, ale proszę mi powiedzieć, że osoba, która programuje, wie, że już 1 marca dzień jest dłuższy 3 godziny. Chodzi o to, że godzina 5:30 światło się świeci, godzina 6 rano światło jeszcze się świeci na ulicach. Czy to tak ciężko jest zaprogramować, przewidywać w programowaniu, że wiosna za parę dni i już dzień jest dłuższy, winno jest. To są oszczędności. Dziękuję. Pan radny Gostowski. Pani burmistrzu, znowu zbliża się sezon. Znowu, tak. Dwa lata temu zgłosiłem coś takiego, że tam, gdzie ten znak sławetny zejście z roweru, znak nie ma i droga jest niezrobiona. A proszę Państwa, coraz więcej ludzi rowerami jeździ i znowu zacznie się problem. A przecież to jest naprawdę nieduży nakład. Druga sprawa, ulica Kolejowa. My z Gosią i Sterą razem zgłaszaliśmy, że tam jadąc tą drogą rowerową, to można zęby stracić. Krawężniki. Ja sam osobiście z jakimś tutaj urzędnikiem chodziłem, pokazywałem mu, tak, panie Wysoki, to będzie zrobione. Do dzisiaj. I ja tylko tyle. Dziękuję. Pan radny Wysoki, chyba jeszcze jedno pytanie, tak? Tak. Proszę bardzo. Pani burmistrz, jak co roku miasto jest, można powiedzieć, współorganizatorem koncertów organowych w Kościele Ewangelickim? Proszę. Nie prowokuj.
Ale myślę, że w kontekście jak najlepszych, a wręcz powiedziałbym poprawy relacji między burmistrzem a mieszkańcami wyznania ewangelickiego. Ja rozmawiałem z przedstawicielami Rady Parafialnej na ten temat. Miasto, a zadam pytanie, Panie Burmistrz, planowane są w tym roku koncerty organowe, prawda? Chyba, jak dobrze pamiętam, będą granty na, tak, w tym celu rozpisane, bo i będzie to organizował podmiot zewnętrzny, tak? Jak dobrze pamiętam, koncerty organowe tak co roku jest realizowane. Chodzi o to, proszę Państwa, Szanowni Radni. Miasto ogłasza koncerty organowe, znane na całą Polskę, Europę, na organach, które nie są własnością miasta. Ja zadam pytanie, czy Urząd Miasta ma podpisaną umowę na najem czy dzierżawę organów z Kościołem Ewangelickim, tak to określę w skrócie, albo też jakąkolwiek inną umowę, że w ramach używania cokolwiek robimy za to jakieś zadośćuczynienie, czy tak zwana umowa barterowa obowiązuje, bo proszę Państwa, myślę, że to jest bardzo dobra okazja w kontekście tego nieszczęsnego postoju, żeby jak najlepsze stosunki zapanowały między miastem a parafią ewangelicką. Pan radny sekta? Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest kwestia osłabień, które mają spocząć doczesne szczątki ekskumowanych byłych mieszkańców Giżycka. Miała być kopyta zbudowana na terenie cmentarza. Na jakim etapie są prace w tym względzie? Bo już druga zima minęła, praktycznie biorąc, i oni ciągle spoczywają na wierzchu. Jeszcze nie. Cicho, już Pani radna, ostatnie pytanie. Tak się składa, że mam przyjemność uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych w mieście. I chcę powiedzieć głośno, wręcz krzycząc, że nie mamy sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia na 300-400 osób. Byłam w COS-ie. Była bardzo dobra frekwencja, jeśli chodzi o widzów na sali. Pani burmistrz również była. Nagłośnienie takie sobie, praktycznie żadne, oświetlenie żadne, sceny żadnej, bo to jest sala widowiskowa. Nie, ona jest na dole. Tak, byłam u Państwa Biłasów. Sceny nie ma, światło nie nasze, nagłośnienie nie nasze, scena przewieziona gdzieś tam z Suwałk. Byłam w Domu Kultury bardzo często. Proszę Państwa, chcąc coś zorganizować naprawdę na wielką skalę, a widzę, że dzieje się bardzo dużo, gdzie ludzie chcą pokazać, co robią, chcą pokazać swoje sukcesy. Nie mamy takiego miejsca. Tak głośno mówię to, co myślę, bo przecież jestem w tej Radzie Programowej i wszyscy wiemy, jak jest. Trzeba coś pomyśleć na ten temat. Nie wiem co, nie wiem jak, nie mogę dzisiaj zaproponować, ale jest to problem. Pan radny Jarek. Zauważyłem ostatnio jakiś ruch na pasażu. Czy jest może coś wiadomo Państwu burmistrzom, czy ta prawa strona pasażu zostanie w końcu dokończona i czy zostaną dotrzymane umowy zawarte przez inwestorów z miastem? Jeżeli tak, to kiedy ten szczęśliwy moment nastąpi? Dziękuję. Pan radny Iwaszkiewicz. Bardzo szybkie pytania. Dziękuję Państwu za nierozmykanie. Nie, bardzo krótkie. Zaintrygowało, czy tak tutaj natchnęło mnie ta sala widowiskowa, bo od razu przypomniała mi się trybuny na lodowisku i tak sobie skojarzyłem, że podobno lodowisko 1 kwietnia ma być zamknięte. Czy to prawda, bo miało być całoroczne, a tu się okazuje, że niczym się nie będzie różniło od takiego wylewanego na zewnątrz. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, ogłaszam. Nie ma. Godzina przerwy. Pan radny Cawa, nie dokończyłam formułki, tak, więc bardzo proszę. Jak się ma program sportowy? Dobrze.